W tym filmie odpowiem na pytanie, czy kebab jest zdrowy. Kebab jako jedzenie typu fast food na pierwszy rzut oka do zdrowej żywności zaliczać się nie powinien. Jednak nie jest to do końca prawda. Jedną z zalet kebabu jest to, że są do niego dodawane warzywa, a o ich zdrowych właściwościach nie trzeba chyba nikomu mówić. Oczywiście sporo znaczenia ma to, czy owe warzywa są świeże. Inną prozdrowotną zaletą kebabu jest fakt, że mięso do niego nie jest smażone na tłuszczu, ale pieczone, co jest dużo zdrowsze. W Polsce do kebabów używa się najczęściej jagnięciny, kurczaków lub wołowiny. Warto jednak wiedzieć, że często stosowane są w walce z przetworzonego już mięsa kilku rodzajów. Takie mięso zawiera też często utrwalacze, i wzmacniacze smaku. Tego typu wielorodzajowe mięso można poznać po tym, że ma postać jednolitej masy. Lepiej wybierać mięso jednego gatunku, które można rozpoznać po widocznych płatach. Dlatego warto poszukać kebabu, którego mięso jest wysokiej jakości. Dobrze też pamiętać o tym, że duża liczba przypraw takich jak sól obniżają zdrowotne właściwości kebabu. Należy też zwrócić uwagę na dokładane do niego sosy. Najlepsze są sosy naturalne, robione przez sam lokal gastronomiczny. Gorsze są sosy gotowe. Warto o tę kwestię zapytać podczas składania zamówienia. Trzeba też pamiętać o tym, że sosy znacznie zwiększają kaloryczność potrawy, dlatego najlepiej prosić o ich niewielką ilość. Ciasta i bułki, w których dostaniemy kebaba. Zazwyczaj do zdrowego jedzenia nie należą, chyba że zostaną wykonane np. z mąki pełnoziarnistej. Ponadto bułki potrafią zapchać nam żołądek. Dlatego warto wybierać jak najcieńsze ciasto. Można nawet zrezygnować z niego zupełnie i wybrać opcję kebaba w pudełku. Duże znaczenie ma też to, co dodatkowo zamawiamy z kebabem. Niestety często są to niezdrowe frytki oraz napoje gazowane. Jak więc widać, to czy kebab jest zdrowy czy nie, zależy od wielu czynników. Na sporą część z nich mamy jednak wpływ. Mam nadzieję, że ten film okaże się dla Was pomocny, a ja zapraszam Was na moją oficjalną stronę, na której m.in. znajdziecie darmowe książki o zdrowiu do pobrania. Do zobaczenia.